Dzień dobry! Witam Was. Przed Wami rysunek przedstawiający schematycznie nasz ludzki układ odpornościowy. Ludzki układ odpornościowy jest bardzo skomplikowanym mechanizmem. Prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym mechanizmem naszego ciała. Nie jest to jakaś cudowna tarcza rodem z Gwiezdnych Wojen. Nie można naciśnięciem jakiegoś jednego przycisku zmienić działania go czy wzmocnić, podkręcić. To nie jest jakieś specjalne pole siłowe, jak jakaś taka bańka, która nas otacza i nie dopuszcza różnych zarazków, które chcą nas atakować i które nas cały czas atakują tak jak atakuje nas teraz ten wirus powodujący chorobę o nazwie COVID-19 COVID-19. Ten rysunek jest bardzo prosty, bardzo prosty, bardzo uproszczony. Przedstawia czyli różne tu są różne patogeny, czyli zarazki, leki Szczepionki, różne stresy, czy stres, czy jakieś yy, pokarmy, które są zepsute, które nas atakują i uruchamiają ogromną ilość różnych reakcji wyzwalanych przez najróżniejsze komórki, jak limfocyty T, w różnych nazwach TH1, TH2, TH0, TC, komórki dendrytyczne, makrofagi, Naturalni zabójcy, komórki limfocyty B, komórki pamięci limfocytów B, komórki tzw. mast cell, czyli mastocyty, makrofagi, monocyty, neutrofile, to wszystko razem musi współpracować i te strzałki pokazują, w którą stronę te, ta różna współpraca następuje. I... Dopiero jak to wszystko się razem zazębia, to nasz układ, yy, yy, układ odpornościowy działa tak, jak powinien działać. Szczególnie jeżeli mu nie przeszkadzamy. Nawet jeżeli nie potrafimy zrozumieć tego, bo nawet ja tego do końca muszę Wam powiedzieć, nie rozumiem, bo nie jestem immunologiem, to przyjmijmy do wiadomości, że układ immunologiczny jest. To skomplikowany mechanizm i my nie możemy się na tym znać. Więc, jeżeli różni tak zwani eksperci mówią Wam, że ten, to lekarstwo, to zioło, ten suplement, ta witamina wzmacnia układ odpornościowy, to powinniście się zapytać, a czy Pan, Pani w ogóle zna. Czy pani wie, jak działa układ odpornościowy, z czego się składa? I w zależności od tej odpowiedzi, możecie tego eksperta posłuchać, albo nie, ale ten ekspert najczęściej może pracować w sklepie zielarskim, albo może to być wasza kuzynka na Facebooku, która wam mówi, że coś wzmacnia układ odpornościowy. Jeżeli. Wie, co to są limfocyty TH1 czy TH2, które limfocyty pochodzą ze szpiku kostnego, a które pochodzą z przewodu pokarmowego, to możemy wtedy może bardziej podyskutować, ale boję się, że na tym się nie znają. Jeżeli mówimy o układzie odpornościowym, to musimy pamiętać, że mamy jakby takie dwie jego główne części. Tak zwana wrodzona odporność to jest tak zwana pierwsza linia obrony. Wszelkie różne obce ciała, zarazki, bakterie, wirusy, grzyby, które chcą się dostać do naszego organizmu, natrafiają na tak zwaną barierę wstępną, na pułapkę, na którą nasz organizm na nich zastawia. To jest taka najstarsza ewolucyjnie część naszego układu immunologicznego, którą dzielimy z innymi niższymi gatunkami. Nie powoduje ona najczęściej usunięcia zakażenia w całości, ale daje czas tej innej części układu odpornościowego, o której za chwilę, na przygotowanie się. Czyli ta pierwsza bariera powoduje to, że strażacy, policja, żołnierze, personel szpitala będzie gotowy na to, żeby zacząć oczywiście to pewne takie. Porównania. Strażacy, policja, żołnierze to są nasze różne komórki. Tu jest żołnierz, bo ma zielony zielony mundurek, tu jest policjant, bo ma bardziej fioletowy, tu jest strażak, bo ma bardziej czerwony. Te wszystkie komórki w ten sposób nazywa, nazwałem i one dopiero wtedy zaczynają bardzo specyficznie działać. I tą drugą odporność nazywamy odpornością adaptacyjną. Czyli jak ten wróg się dostanie, to różni detektywi w naszym organizmie wysyłają wiadomości do tych, do żołnierzy, policjantów, strażaków, że słuchaj, ma na sobie zieloną kurtkę, ma czarne włosy, ostatnio widziano go w takim a takim samochodzie, szukamy go. Jak go znajdziecie, trzeba go zabić. Tak działa nasz układ odpornościowy. Zajmuje mu to z reguły około 5 do 10 dni. Ale jeżeli już to raz zrobi, to tego wroga w ogromnej części przypadków pamięta na całe życie. I dlatego, jeżeli ten wróg nas chce zaatakować po raz drugi, to z reguły nawet o tym nie wiemy, bo w zarodku ten, ta, yy, ten atak jest zlikwidowany. Czyli układ jest złożony, ogromny. Nie jest kontrolowany centralnie przez jakiś jeden ośrodek, tylko jest, że tak powiem, zdecentralizowany. Jeżeli się czasem gdzieś y y przetniemy, to dochodzi do wstępnej reakcji immunologicznej, gdzie robi się później y rana, która się goi, która jest czerwona, a potem w końcu robi się blizna i ta blizna w większości przypadków sama znika. Oczywiście są ludzie, którzy mają obniżony układ odpornościowy, mają osłabiony układ odpornościowy. Co to za ludzie są? Otóż jest na szczęście mała grupa, która ma ten układ odpornościowy osłabiony z powodów genetycznych, czyli rodzą się z jakimiś. Upośledzeniami, że tej komórki brakuje, czy tej komórki brakuje, czy nie ma współpracy pomiędzy tymi komórkami, i to może powodować ciężkie choroby. Co, kto jeszcze może mieć taką odporność os, yy, osłabioną? Otóż mogą to być osoby, które mają nowotwory. Szczególnie nowotwory, które są leczone chemioterapią, która zawsze tą odporność będzie osłabiać. Następne osoby, których, które mają tą odporność również osłabioną, na przykład są osoby, które są chore na AIDS, bo wirus HIV, czy po angielsku HIV, tak działa, że osłabia tą właśnie odporność, która jest tworzona przez limfocyty, niektóre z tych limfocytów. Również w zależności od wieku będziemy mieć słabszą albo mocniejszą odporność. Noworodki, które... Nie mają w pełni jeszcze rozwiniętej odporności, i dlatego karmienie piersią jest tak ważne, ale nie zastępuje wszystkiego. Te noworodki dostają na początku od mamy bardzo dużo przeciwciał przeciwko chorobom, które mama w swoim życiu przeszła. I dlatego przez pierwsze z reguły 6 miesięcy bardzo rzadko chorują, ale potem, kiedy te przeciwciała od matki przekazane zanikną, muszą one wytworzyć swoje własne. Dzieci to jest ta jedna grupa, a drugą grupą, która ma słabszą odporność, to są osoby starsze. To są osoby starsze i dlatego, między innymi, te osoby starsze są tak narażone na ten atak tego nowego koronawirusa. Ludzie, którzy są niedożywieni, którzy jedzą, którzy, są, którzy jedzą mm, pokarm, który jest. Nie na, niezdrowe pokarmy, za dużo cukru jedzą, czy spożywają za mało y, zielonych części roślin owoców też mogą mieć osłabioną odporność. Są pewne leki, które ją również osłabiają. Najczęściej to są leki sterydowe i też się mówi, żeby sterydów nie używać w leczeniu teraz tej choroby, która nas atakuje COVID-19. Są pewne leki immunosupresyjne, które my musimy brać, dlatego że niektórzy z nas chorują na choroby, o których za chwilę, tak zwane choroby immunologiczne, i te osoby muszą brać leki, które tą, tą odporność będą osłabiać, i ale to są dla nich leki, które ratują im również życie. Są wśród was również na pewno osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, jak choroba Hashimoto, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jak łuszczyca, wiele, wiele innych chorób, które nazywamy autoimmunologicznymi, polegają one na tym, że nasz własny organizm jest atakowany przez nasze własne komórki odpornościowe, czyli nasz układ Obronny immunologiczny atakuje nas, nas samych. Ten układ jest wtedy za mocny, czyli jeżeli ktoś mówi, że my mamy wzmacniać układ odpornościowy, to takie bardzo ogólne określenie, to znaczy, że może wywołać nawet chorobę immunologiczną, autoimmunologiczną, bo te osoby z tymi chorobami mają w pewnej części za mocny układ immunologiczny, który ich. Atakuje. I własny, ich własną część, czy to tarczyce, czy to nerki, czy to skórę. Takich chorób jest bardzo wiele, czy na przykład może to być na, na, nawet mało płytkowość. Nie da się wzmocnić układu immunologicznego. Nasz układ immunologiczny jest tak skonstruowany. Że może najwyżej być osłabiony przez różne rzeczy, o których już kiedyś mówiłem, jeszcze za chwilę powiem, ale nie można go zrobić mocniejszym, bo którą część mamy zrobić mocniejszą? Czy jeżeli weźmiemy jakieś lekarstwo, witaminę, czy jakiś suplement, to którą część chcemy wzmocnić? Bo jeżeli wzmocnimy tą jedną, to wtedy osłabimy coś innego. To wszystko jest tak razem powiązane, że nie można Jakimś jedną, jednym nie wiem, czy czosnkiem, czy cebulą, coś tutaj zrobić, że ten układ będzie nagle działał lepiej. Nie ma takiego cudownego sposobu, który ma zoptymalizować czy poprawić dzia działanie naszego układu immunologicznego. Po prostu takiego czegoś nie ma. Ale jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to Powinniśmy się prawidłowo odżywiać, czyli jeść dużo warzyw, owoców, pić, dużo, pić więcej wody niż pijemy, nie nadużywać cukrów, bo wtedy, jeżeli będziemy mieć tą optymalną dietę, to nasz układ immunologiczny będzie pracował lepiej. Jeżeli utrzymamy właściwą wagę, to to też będzie wpływało na naszą odporność. Jeżeli nie będziemy palić papierosów, to będzie to lepiej dla naszego układu immunologicznego. Jeżeli alkohol to tylko w umiarkowanych ilościach, bo jeżeli za dużo, to też będziemy osłabiać. Sen. Sen jest ogromnie ważny. Sen poprawia odporność. Są badania, które pokazują, że jeżeli Śpimy przynajmniej 8 godzin dziennie, to niektóre z tych mechanizmów są bardzo pobudzone i poprawiają całość. Także to sen jest bardzo, bardzo ważny. A teraz o, trochę o różnych tych lekach, które mają poprawiać odporność. Bardzo znanym, znaną substancją czy lekarstwem, która mówi się, że ma poprawić działanie układu immunologicznego, jest witamina C. Tutaj pokazuje ten, ten wykres, pokazuje, że im coś jest wyższe oczywiście, to znaczy, że lepiej działa, a to, co jest inne, to działa słabiej. Czyli w porównaniu z jakimiś innymi, jak tutaj nazwał ten autor, z którego... Zaczerpnąłem ten wykres z innymi troszkę nie bardzo mądrymi rzeczami, które używamy czasem. Witamina C może być lepsza. To prawda. Ale popatrzmy troszeczkę na to z innego, jakby od, z oddalenia. Popatrzcie na ten rysunek. Tu jest tak, ta linia pokazuje, co naprawdę działa na nasz układ immunologiczny, co naprawdę go wzmacnia. Sen, dobry sen, nawet lepiej niż odpowiednia dieta. A ta witamina C i te inne rzeczy to jest tutaj. Nie ma znaczenia. Żadnego, żadnego znaczenia. Ja wiem, że to jest dla wielu z Was kontrowersyjne. Ja to rozumiem. Bo ktoś powiedział, że jak ja to brałem, to się czułem lepiej, a jak nie brałem, to się czułem gorzej, to nie jest dowód, kochani. Wracam do tego naszego rysunku tutaj. Kilka słów jeszcze na temat witaminy na, na temat witaminy C. Otóż nasz organizm nie może więcej tej witaminy Przyswoić niż 200 mg dziennie. Branie tej witaminy w większej ilości nic nie może poprawić. Ta witamina musi się wydalić z organizmu, wydala się głównie przez nerki, i w tych nerkach powoduje u osób, które są podatne, a takich jest dużo, może powodować zwiększenie. Wytwarzania kamieni nerkowych. Czyli ostrzegam przed tą witaminą C, bo naprawdę nie ma żadnego dowodu, że ona cokolwiek robi z naszą odpornością, w jakikolwiek sposób ją poprawia. Wiem, że wielu z Was mi nie uwierzy, ale mówię to, co wiem od lat. Nigdy nie brałem witaminy C na żadne. Choroby. Witamina C jest lekiem, który leczy szkorbut, czyli taką chorobę, którą mieli dawniej marynarze, więźniowie, którzy nie mieli w jedzeniu witaminy C i im gniły dziąsła, wypadały zęby. Ta choroba nazywa się szkorbutem i na to witamina C działa. I powoli... Dochodzę do tego momentu, co może trochę działać, co może nam trochę poprawiać. A mianowicie, poza tym trybem życia, spaniem, niepaleniem, ograniczeniem alkoholu, to uważamy, że pewne probiotyki mogą poprawiać układ immunologiczny, bo okazuje się, że te bakterie, które my mamy w przewodzie pokarmowym, są. Bardzo, bardzo ważne dla działania naszego układu immunologicznego. Dlatego antybiotyki nie powinny być zapisywane na każdy kaszel, na każdy katar, na tak zwane zapalenie zatok, gdzie zapisuje się je niestety za dużo. Jest taki, taki preparat, który się nazywa Echinacea, czyli jeżówka. Mówi się, że może troszeczkę poprawiać. Zgoda. To możecie brać. Ale nie bierzcie tej witaminy C. Starajcie się nie brać antybiotyku na zapalenie oskrzeli, bo zapalenie oskrzeli to jest choroba wirusowa. Tak jak tak samo jak wywołana tym koronawirusem. To jest wirus w ogromnej większości przypadków. I kaszlu się antybiotykami nie wyleczy. Chyba, że to jest. Bakteryjne zapalenie płuc i chodźcie na spacery, świeże powietrze to może nam podnieść ten, tą, tą odporność immunologiczną, ale do poziomu prawidłowego, nie wyżej niż to się da. A na koniec powiem Wam jeszcze trochę o gorączce czyli gorączka to jest najważniejszy najważniejszy czynnik który powinienem napisać gorączka napisałem po angielsku nie wiem dlaczego czyli fever to jest gorączka jeżeli nas atak to jest jakby komórka jedna z komórek naszego organizmu i ten, te dwie literki a to jest po angielsku arachidonic acid czyli kwas arachidonowy i pod wpływem działania różnych czy to bakterii, bakteria, czy to wirusa dochodzi do reakcji polegającej na tym, że taki kwas arachidonowy zostaje pod wpływem enzymu, który nazywa się COX2 zamieniony na prostaglandynę E2. Prostaglandyny to były takie związki, które zostały odkryte po raz pierwszy przez Polaków, przez profesora farmakologii z, Wrocław, z mojej, mojej uczelni z Krakowa, którego nazwisko mi w tej chwili uciekło. On prawie dostał za to Nagrodę Nobla. Ta prostaglandyna, jej działanie polega na tym, że jeżeli jest infekcja, to ona wywołuje powstanie gorączki. I A ponieważ my się tak strasznie tej gorączki boimy, to zaczynamy brać leki. Albo to jest ibuprofen, aspiryna, naproxen, czyli tak zwane niesterydowe leki przeciwzapalne, po angielsku Non-steroidal antiinflammatory drugs. I ten, te leki hamują, hamują działanie tego enzymu, czyli ta, ten. Prosta glandyna nie może powstać, i gorączka spada. Gorączka spada w dół, nie ma gorączki, cieszymy się bardzo. Jak nie ma gorączki, to okazuje się, że. że powstaje wtedy w organizmie dużo więcej tak zwanego białka A20. To wam nic nie mówi, ale ja wam chcę powiedzieć, że to białko A20, jeżeli jest go mało wtedy kiedy mamy gorączkę, to wtedy następuje ogromne pobudzenie następnego składnika, który jest ogromnie ważny w naszym układzie immunologicznym, a który nazwano nekrozis factor kappa B. To jest kappa, grecka litera B, i dzięki temu okazuje się, to jest tak ważny czynnik, który pobudza właśnie nasz układ immunologiczny do działania. Czyli to, co byśmy zawsze chcieli robić, czy witaminą C, czy innymi suplementami, to, to ten czynnik naprawdę to robi. Naprawdę to robi, pobudza nasz układ immunologiczny do walki. Ale jeżeli my. naszym głównym celem leczenia jest, obniżenie gorączki to wtedy to tego białka, który gorączka hamuje wytwarzanie tego białka, a, a jak tego białka jest za mało, to, to się to wtedy tego jest dużo. Jak jest mało gorączki, to tego białka będzie dużo więcej, a jak tego białka będzie dużo więcej, to tej, tej substancji będzie dużo mniej, czyli tej będzie mniej, jeżeli tego będzie więcej. Czyli gorączka zwiększa wytwarzanie tego, czyli znaczy brak gorączki, przepraszam, zwiększa wytwarzanie białka A20, a jak jest dużo białka A20, to jest za mało tego czynnika NFKB. Czyli nasz układ immunologiczny działa dużo słabiej. I dlatego tak ważne jest, żeby się nie bać gorączki. I nie, nie, nie tylko nie obniżać ją tym ibuprofenem, bo tam jeszcze są inne czynniki. Ten ibuprofen będzie też obniżał produkcję przeciwciał, czyli tych takich białek, które mają taki kształt. Ale jeżeli będziemy nawet dawać nasz paracetamol, za dużo paracetamol, to też będziemy tą gorączkę obniżać, czyli hamować pobudzenie układu immunologicznego, o które tak wszyscy walczymy